Cześć! W dzisiejszym odcinku taka to zagęszczarka. Co się, moi drodzy, z nią dzieje? Zaraz zobaczymy. Ponoć odpala, coś tam chodzi i gaśnie. Procedura startu. Otwieramy paliwo, zaciągamy ssanie, włączamy zapłon. Tutaj mamy gaz ręczny. Gaz naciągamy do końca. Uruchamiamy maszynę. Warto byłoby sprawdzić, czy jest tam w ogóle paliwo. Paliwa jest bardzo, bardzo niewiele. Zobaczymy. Takie są objawy, moi drodzy. Co myślicie? Co może być przyczyną takiej sytuacji? Ja zajmę się gaźnikiem. Wyczyszczę zbiornik, wyczyszczę gaźnik. To jest najtańsza rzecz, którą można zrobić i najmniej kosztowna w tym momencie. A więc zabiorę się za wyczyszczenie zbiornika, zalanie świeżego paliwa i czyszczenie gaźnika. Olej został wymieniony przez kolegę, także tego już nie będę musiał robić. Zagęszczarka ponoć pracowała niewiele, jednak wygląda to tak, jak wygląda. Tak wygląda podstawa filtra. I w środku tak samo, brud, syf. Filtr jakiegoś ona tutaj w stanie opłakanym. Wszystko do umycia. Tak wygląda to wszystko tutaj w komorze gaźnika, nie wygląda źle. Ale to, co jest w zbiorniku, to też nic dobrego. W zbiorniku pływa kupa syfu tam i jak widzicie, ten cały filterek, lejek wlewowy. Tym wszystkim trzeba się zająć. Zaczynam od demontażu zbiornika paliwa. Jest tutaj przykręcony na tych dwóch śrubach, na krętkach. I zobaczymy, czy gdzieś jeszcze. Jeszcze coś go trzyma. Niestety mam jeszcze gorący tubik, bo troszeczkę się nie pracował. Tu mamy jeszcze jedną śrubę. Właśnie w tym miejscu, właśnie tu ją wykręcam, która jeszcze trzyma zbiornik. I tym sposobem zbiornik mam uwolniony. Mogę już ściągnąć tutaj wężyk. I zbiornik przygotowany do umycia, zdemontowany. Demontaż gaźnika polega na odkręceniu tych dwóch śrub nakrętek i wsunięciu gaźnika. Oczywiście trzeba pamiętać o tym, by odczepić delikatnie wszelkie cięgna i sprężynki, by pamiętać o tym, gdzie one były. Ściągam podstawę filtra. Tutaj ona z przewodem odmy. I tutaj właśnie mamy nasz gaźnik ze wspomnianymi sprężynkami. Uszczelka. Byłoby dobrze odczepić sprężynkę. Oczywiście w taki sposób, by nie naruszając jej kształtu. Tak samo jak i to cięgno. Cięgno wychodzi lekko.
Sprężynka też nie najgorzej. I gaźnik jest nasz. Sprawdzam stan uszczelki. Jeżeli nie mamy drugiej, musimy zadbać o tą, by jej nie uszkodzić. Świeca już wykręcona. Ogólnie nie jest jakaś tam bardzo zużyta, stara. Jeszcze oryginał. Jednak zanagarowana strasznie, ale do czyszczenia. Teraz jeszcze odkręcę tutaj pokrywkę i sprawdzimy sobie luzy zaworowe. Luzy zaworowe zostały sprawdzone. Moi drodzy, jak sprawdzamy takie luzy? Jakie ustawiamy? Tutaj tylko pokrótce wspomnę, bo już na jakichś tam filmach moich też była regulacja. Najlepiej jak sobie dojdziecie w internecie, jak ustawić taki luz i dojdziecie do znaków na kole magnesowym i obudowie. Tam będzie jakaś ciałeczka, jakieś kółeczko, jakiś otworek na wprost jakiegoś znaku na obudowie. Jednak taka uniwersalna metoda jest taka. Ustawiacie sobie tłok wtedy, kiedy dźwięki zaworowe są luźne. W górnym martwym punkcie. Macie jeden górny martwy punkt, dźwięki zaworowe są ciasne, naprężone. Obracacie zgodnie z kierunkiem pracy silnika jeszcze raz. Ja tam widzę tłok, mam kolejny martwy punkt, są luźne. To jest to miejsce, w którym już możecie regulować zaworowe. Stara taka niepisana metoda, może i pisana, mówi, że teraz jeżeli sobie tam włożycie śrubokręt lub jakąś miarkę, opuszczacie tłok około 5 mm i sprawiacie luzy zaworowe. Co myślicie o tej metodzie? Napiszcie mi w swoich komentarzach. I teraz tak, dla zaworu wydechowego od strony tłumika skorygowałem luz, był ciaśniejszy. Teraz to jest 0,20 równe na ciasno. To teraz dla tego silnika to 0,18, 0,22. Ja mam takie 0,20 ustawione. I na zaworze z sącem 0,18, 0,15 plus minus 0,2. Ja mam ustawione na dość ciasno. Troszeczkę ciaśniej jak na zaworze wydechowym. O. 0,15. Tak pozostawiam te zawory. Tutaj była taka sytuacja, że zawór wydechowy miał około 15, a zawór sący miał ponad 20. I teraz zobaczcie sobie, ta świeca już jest troszkę oczyszczona, jaką miała przerwę. Ta przerwa, to nie wiem ile, ale ja sobie ustawię na dwa listki 0,4 i 0,2, żeby ta świeca miała 0,6 mm. Ma, można powiedzieć praktycznie według tego, co to sobie patrzę, prawie że milimetr. Jak już jesteśmy przy świecy, zrobiłem jeden patent, bo jeszcze jak uruchomiłem ten silnik, silnik rozkręcał się do 4000 obrotów z przechodem. W tym momencie na tą blokadę ten ogranicznik podprostowałem. Jest już prosty. Tą śrubą wyregulowałem maksymalne obroty i założyłem kontrę. Silnik jest ustawiony na 2800-3000 obrotów. Uważam, że tutaj spokojnie to wystarczy dla takiego silnika i dla takiej zagęszczareczki. Montaż pierwszego tutaj elementu. Już oczyszczonego. Elementy filtra już oczyszczone. Też będą czekały na montaż. My zajmiemy się jednak teraz gaźnikiem. Zobaczcie, jak on wygląda. Ja już go odmuchałem, jest oczyszczony powierzchniowo. Z jakich materiałów są zrobione te elementy? Rdza.
Rozpacz po prostu. Czego to jest wina? Tak mamy żrące paliwo? No zapewne też nie jest fajne. Ale z czego są zrobione te elementy? Ta komora pływaka jest tak ucie skorodowana. Oczywiście jeszcze tam jej nie przeżrę, ale ta anodyzacja na niej jest nic warta. I zobaczmy, co tutaj siedzi. No wszystko się wylało przez śrubę. Nie ma źle. Odkręcimy dyszę, zobaczymy, co jest w dyszy. Jak już czyścić, to już czyścić. Zaworek. I wykręcę rozpylacz, zobaczymy, jak wygląda rozpylacz. I wyczyszczę tutaj to wszystko i wydmucham. Przystępuję do składania. Wszystko zostało wydmuchane i oczyszczone. Mamy tutaj rozpylacz. Rozpylacz wkładamy w ten sposób. Możemy go dopchnąć tam. Oczywiście ostrożnie. Nawet najlepiej jakimś plastikowym elementem. Ale pasownym takim. Lub metalowym. O, tam do środka. I możemy wkręcić sobie tutaj dyszę. Każdą dziurkę rozpylacza przeczyściłem. Dyszę tak samo. Dokręcone. Teraz pozostaje nam założyć. Tylko i wyłącznie. Pływak, także czyszczenie takiego gaźnika jest dość proste. Wkładamy zaworek, swoje miejsce i pin, kołek zabezpieczający. Jeżeli taki pływak będzie nieszczelny, będzie on napełniony paliwem. Wtedy należy go koniecznie wymienić. Wykładam inną uszczelkę, nieco grubszą. Krawędzie przylgi też tutaj oczyściłem. Tak naprawdę taki element jest do wyrzucenia, do wymiany. No ale nie mam nic innego. A zagęszczarka jest jaka jest. Gaźnika na razie wymieniał nie będę. Zawsze zdążę to uczynić. Wtedy założę cały drugi gaźnik. I wystarczy dokręcić dość solidnie, żeby ten o-ring był ładnie ściśnięty. Zakładam oczyszczony gaźnik. Teraz jest istotna sprawa, żeby zapiąć tutaj otworek, sprężynkę i włożyć cięgno od regulatora obrotów. Możemy sobie od razu tutaj fajnie przyłożyć wężyk paliwa. No i gaźniczek mamy na swoim miejscu. Przykręcam zbiornik z drugiej strony i dokręcam szarpak. Zagęszczarka. Warto pamiętać o dokręceniu wszystkich elementów. Ona wibruje, sobie poskakuje. Także nie ma co żałować siły. Oczywiście niezbyt mocno, ale z czuciem. I teraz tak. Szarpak przykręcamy sobie klasycznie. Wszystkie cztery śruby mam już załapane. Tylko sobie przykręcę. Przykręcałem czwartą z taką śrubę. Tutaj jest. Dlatego nie dokręcam tego szarpaka jeszcze mocno. Mocowany pod nią przewód macujący. I należy pamiętać, by go tutaj umiejscowić i przykręcić, żeby włącznik gaszący nam po prostu działał. Filtra. Podstawa filtra jest zarazem elementem, który jest podstawą dla filtra, jak i tutaj właśnie montażowym gaźnika. Pamiętajcie o przewodzie odmy, żeby wprowadzić go do pokrywy zaworu. I zwróćcie też uwagę na to, że wymieniłem tą śrubkę z tej zardzewiałej na tą. I widzicie, to było takie luźno rozklekotane. Jeszcze to skręcę. I to będzie na tyle. Będę wchodził z filtrem i zrobimy próbę. Oczywiście bez filtra, bo filtr jest do wymiany.
Ja wiem, że bez filtra się nie powinno, ale na potrzeby filmu zrobię tą próbę i by sprawdzić, czy silnik chodzi już właściwie. Teraz dokręcę górę, dałem tu kapkę kleju, żeby to się nie rozkręcało. O. I chodzi ładnie, luźno. I tak to pozostawiam. Teraz wchodzimy sobie z podstawą filtra, tą właściwą, która jest przykręcona na dwa małe kręty. I co, jesteście ciekawi? Czy te moje zabiegi pomogły? No zrobiłem, co się dało. Kapitalki w takim silniku nie będę robił. Jak już można tutaj założyć nowy silnik. Jak komuś się to będzie opłacało, bo nie wiem ile na dzień dzisiejszy taka mała zagęszczarka. Kosztuje. Jeszcze zanim to zaleję, to pokażę wam, jak tutaj zrobiłem zbiornik. Zbiornik jest zrobiony tak, jak fabryka przekazała. Wszystko jest wymyte, wyczyszczone, wypłukane. Jest założone siteczko. Procedura startu. Zbiornik zatankowany, nie do pełna. Trochę. Otwieramy paliwo. Stanie załączone. Gaz możemy naciągnąć. Próbujemy. Głos mi nie uciekła, walczyłem. Nie dodaję gazu, włączam zapłon. Daję ssanie, bo te silniki lubią ssanie. Paliwo otwarte. No i jak wam się podoba jego praca? Uważam, że chodzi nieźle. Jeszcze sprawdzę maksymalne obroty, żeby nie kręcił się za wysoko. Naprawdę uważam za udaną. To tyle w dzisiejszym odcinku. Trzymajcie się. Hej!